piątej lidze i mamy jeden mecz wygrany. Zobaczymy, jak będzie w tym spotkaniu. To jest mój skład, tak się prezentuje. Myślę, że on jest bardzo dobry i mogę z nim dojść do pierwszej nawet ligi. Więc zaczynamy. Znaleźliśmy już przeciwnika i zaraz zobaczymy, jak się jego skład prezentuje. Ma on skład BPL, no i Aguero na ataku. Może być ciężko. Rozpoczynamy pierwszą połowę. Oddaje strzał. I będą mieli rzut rożny. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Na te zwody Riberego ciężko jest coś poradzić. Teraz mamy szybką kontrę. Robert Lewandowski. Nie jest faulowany? Ale pięknie powraca Rodriguez. Piszczek. Douglas Costa. Blisko pole karne. Ajajaj. Eriksen. Ilkay Gündoğan. Chyba nie tutaj. I to musi tutaj być mamy faul. Rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Początek meczu sędzia daje wyraźny sygnał, że nie będzie tolerował tego typu zachowań. Żółta karta teraz to może zobaczymy, być kim drastyczny możemy tutaj środek, uderzyć. ale jeśli zobaczymy dzięki temu mecz bez brzydkich fauli, to popieram. Miejmy nadzieję, że nie skończy się to czerwoną kartą. Myślę, że Ribery możemy spróbować. Dobrze uderzono z Aj, wolnego, Courtois to ładnie ale też wyłapuje. dobrze interweniuje bramka. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Teraz ma Może przeciwnik się z tego kontrę. rozwinąć ciekawa Yaya akcja. Touré. Yaya Touré! Ach, było I blisko. obok bramki. Ale znakomicie przyjął, mimo że jest naciskany. Przeciwnicy złapali Lewandowskiego w pułapkę offside'ową. Maj, nie byłem na to przygotowany. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. I to jest Mamy widzę następny sędziego, faul jaka będzie naszego decyzja. przeciwnika. Ribery. O Boże, jaki Gio mój Walcott. błąd. O ja. To może być stracona bramka. Nie. Mocne uderzenie głową. Świetnie Jest, bramkarz piąstkuje. broni. Rzut rożny. Przeciwnik stara się wyłuskać piłkę Lewandowskiemu. Uwaga, Aguero! Nie ma gola, słupek! Filipe I Coutinho! jest 1-0, Zdobywają niestety. bramkę! Tak jak myślałem. Trudny mecz. Sobie drużyny oczekiwałem wyrównanego spotkania. Na pewno nie spodziewałem się aż takiej przewagi. Udało im się stworzyć mnóstwo sytuacji. Najlepiej powinno to być widoczne w statystykach oddanych strzałów. Niby umieszczenie piłki w siatce z tak bliska to nic trudnego. I następny No, za to faul. może być kartka.
Zawodnik nawet nie protestuje. Jeszcze raz spróbujemy uderzyć Ribery'im. Świetnie wyłapał ten strzał z rzutu wolnego. I znowu. Tak samo się on kończy. I kolejny faul. Teraz spróbujemy Müllerem. Aj. O wiele za wysoko nad poprzeczką. Filipe Coutinho. Müller. Robert Lewandowski. No i strata piłki. Filipe Coutinho. Aguero, adresat, dobrze się pokazał. I to może być już 2-0. Aguero! Jest! Interwencja. Piłka minęła linię końcową. Leno ładnie się zachowuje na bramce. Zobaczmy powtórkę bramki, dzięki której prowadzą. Pięknie zgrywa głową do partnera. Dobrze i przejął. Müller. Teraz jest ładne podanie do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski. I... No niestety. Karny powinien być. Filipe Coutinho. Co tu się dzieje? Dobrze, przebił się. Aguero! Świetnie, brawa. I znowu brata. Leno. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Müller. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Douglas Costa przepchnięty. Yaya Touré. I odzyskuje piłkę. Proszę państwa. No i mamy rzut wolny. I następny rzut wolny. No, tym razem się udało, ale następnym razem taki faul może kosztować zawodnika czerwoną kartkę. Jeśli zawodnik z żółtą kartką nadal fauluje, trener powinien rozważyć zmianę, o ile to możliwe. I Thiago strzela gola na 1-1. Sprytne rozegranie tego rzutu wolnego. Nie dziwię się radości, bo to gol wyrównujący. No piękny strzał. 1-1. No, z tego miejsca można strzelać. Strzela! Świetnie. I znowu Leno. Znakomicie. Aguero. I przez mojego zawodnika piłka wylądowała na głowie Aguero. Jest 2-1. Ależ to była wspaniała bramka. Gol naprawdę rzadki urody. Darek, takiego szczupaka złowić to jest coś fantastycznego. Fantastycznie jest oglądać takie wykończenie akcji, ale trochę tutaj ryzykował swoim zdrowiem. Robert Lewandowski, Eriksen, no i znowu są przy piłce, ważne przejęcie, Müller i piękne podanie do Roberta Lewandowskiego, Robert Lewandowski i jest gol, i mamy wyrównanie, 2-2, bramkę do szatni. Dzięki tej bramce powrócili do gry, bowiem mamy remis w tym spotkaniu. Wspaniale uciekł obrońcom, miał ochotę zagrać sami, to się opłaciło. No i mamy wyrównanie, 2-2. No, już blisko pole karne. Dostrzegł partnera. Uwaga, Aguero!
Szkoda, w dalszym ciągu mamy remis. Ładna, ale niestety zmarnowana akcja. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. A więc do przerwy remis. Tak się prezentują statystyki w tej pierwszej połowie. I zaczynamy drugą połowę. Pierwsza połowa spotkania za nami. Wiele emocji i ciekawej gry. Co przyniesie druga? W takiej formie tych piłkarzy stać na 90 minut gry na pełnych obrotach. To zapowiada pasjonującą drugą połowę spotkania. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Ajajaj. Ślizgiem. Yaya Touré. Znakomicie ze skrzydła. Eriksen, brawo. I jest 3-2. Po raz trzeci w tym meczu przegrywamy. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Wynik 3-2 nie gwarantuje końcowego zwycięstwa, za to mamy gwarancję emocji do końca. I niedokładne podanie. Poza linią boczną za moment wznowią z autu. Eriksen. Strata w środkowej strefie boiska. Podanie do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski. Podanie do Gündogana i Gündogan nie odgrywa do Lewandowskiego. Tutaj Dipe jest zdecydowanie szybszy. I to jest 4-2. Cudownie, kapitalnie. Można powiedzieć, że rozpamiętywali tę pierwszą straconą bramkę, a tutaj zostali skarceni po raz drugi. Tak, to jest taki szybki knockout. 4-2, różnica wyraźna, w miarę bezpieczna. Ale czy taki wynik uda się utrzymać do końcowego gwizdka? Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Ribery. Postaram się jeszcze to wygrać, ale będzie bardzo trudno. Praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Eriksen, gol! Pokonał bramkarza. Co się dzieje? 5-2. Popatrzmy na tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy. I to chyba mecz przegrany. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Odzyskali piłkę w środku pola. Aguero. Mamy gwizdek sędziego. Jaka będzie decyzja? Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Rzut wolny daleko od bramki. Mocny strzał, ale jednak trochę niecelny. I szkoda, że zdecydował się akurat na taki wariant. Przecież ja to wykopywałem. Bramkarz teraz Sergio Aguero. Co tu się stało? Kwadrat naciskałem, żeby wykopać, a on mi podał. I będziemy mieli wrzut z autu. Yaya Touré. Ma z kim rozegrać tę akcję. No niestety, kiepskie dośrodkowanie i obrońca przecina podanie. Co zrobi i sędzia? Kolejny faul. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Eriksen. Aguero strzela. Świetnie. Brawa dla bramkarza. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Miller.
Czy Lewandowski dojdzie do tego długiego podania? No i Lewandowski nie dochodzi do tego podania. Thiago. Znakomita sytuacja. Będzie strzał. Ja i słupek. Słupek. Wycofanie do Franka Ribery'ego. Frank Ribery okropne podanie. I co Lewandowski zrobił? Kibice są chyba zadowoleni z przebiegu meczu, tylko posłuchaj. Tak, Darku, wygląda na to, że mają te trzy punkty jak w banku. Zawodnicy naprawdę się starają i publiczność to doceni. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Eriksen. Robert Lewandowski. Mija obrońcę. No nie przemyślał tego zagrania. Ma Jota Mendy. Kartkę. Czy to będzie czerwona kartka? No, szczęśliwie dla niego arbiter nie wyciąga żółtej kartki. Byłby to drugi jego kartonik i musiałby opuścić boisko. Sądzę, że trener powinien go zmienić. To nieodpowiedzialny gracz. Dobrze uderzona z wolnego, ale też dobrze interweniuje bramkarz. Powoli zbliża się koniec meczu, no i chyba znamy zwycięzcę. Piłka przerzucona do Lewandowskiego. Do końca regulaminowego czasu gry 9 minut. Uderzenie w stronę bramki. Świetnie interweniuje. Świetna obrona. Złapał ten drugi strzał. No obrona nie do przejścia. Uderzenie, ależ wspaniale. Wznowią grę rzutem rożnym. Damy wszystko na jedną kartę do przodu. Może jeszcze nam się uda wywalczyć jedną bramkę. Robert Lewandowski musi uważać, żeby nie stracić piłki. Teraz piękne wysunięcie do Müllera. Müller jeszcze raz do Lewandowskiego. Lewandowski musi to wykorzystać. I Courtois to broni. Ma problem z mięśniem. No i za moment zaczną grę. Rzut rożnego. Piszczyk no tutaj wrzuca, ale nie wiadomo na kogo. I teraz przeciwnik ma szybką kontrę. No i to chyba jest bramka. Jeszcze Ribery próbuje go dogonić, ale nie ma szans. Jest Aguero! Kapitan strzela Aguero i piłka ląduje w siatce. Kun pokazał nam, co potrafi. No to pozamiatane, nie ma litości, nie ma zmiłuj. Po trupach do zwycięstwa. Tak, to było dość jednostronne widowisko. Zwycięzcy ani na chwilę nie odpuścili swoim rywalom. Teraz stawiają kropkę nad nim. Prowadzą pewnie, ale dla nich liczy się gra do samego końca. I podwyższają jeszcze... Nie wiem, co się stało w tym meczu. W tej chwili tak jakoś jest. I się strzela 5 bramek, ale czy tylko kilka na tym się minut. Zakończy? Ostatnio taki może mecz miałem. W 90 minucie strzeliłem 3 bramki. Uderza! Nie ma gola. Nie potrafią rywale wyjść z opresji. Znowu rzut rożny. I to jest koniec spotkania. 6-2 to... Przegrywamy 6-2 niestety. No i zobaczymy, co będzie w następnym odcinku. Cześć!